Łukasz, poznaliśmy naszych rywali w fazie grupowej rozgrywek FIBA Eurocup. Wiemy, że zagramy w grupie C, wiemy, że to będzie drużyna z Izraela, że to będzie drużyna z Węgier, no i zwycięzca z pary, gdzie zagra najlepsza drużyna z Portugalii, a także najlepsza drużyna ze Szwajcarii. Pierwsze wrażenia tak na gorąco, jeszcze bez takiego dużego researchu, jeżeli chodzi o naszych rywali? No na pewno bardzo ciekawe ligi, w szczególności Izrael i węgierska liga też bardzo, bardzo poszła do góry, mimo że akurat z tego, co się orientuję, na Węgrzech i w Izraelu obie te drużyny plasowały się około 7-8 plac do momentu, kiedy była liga przerwana. Tak jak wspomniałeś, Szwajcaria i Portugalia były liderami do tego momentu, kiedy liga cały czas rozgrywała, także na pewno dużo, dużo ciekawej koszykówki, no nowe wyzwania na pewno, nowe doświadczenia, także to cieszy. To jest tak jak wspomniałeś, research na szybko. Mamy teraz czas do tego 14 bodajże, mamy pierwsze spotkanie października, aby to wszystko teraz już tak dogłębniej przeanalizować i oglądać jak najwięcej spotkań tych danych drużyn. Dużo grania na pewno, tego października nam się zacznie bardzo dużo grania i również i dla kibiców, bo to będzie granie środa, sobota, środa, niedziela, sobota, cały czas jakby ten cykl taki co 3 dni. Także na pewno strasznie bardzo szybko poleci nam ten okres. No właśnie, ten okres poleci szybko, zanim jeszcze o terminarzu, no to o tych drużynach, tak? Różne style będą prezentowane przez te zespoły. Liga Izraelska zdominowana przez graczy głównie amerykańskich, Liga Węgierska wielu ciekawych graczy amerykańskich, którzy później trafiają na dobre rynki europejskie, Portugalia bądź Szwajcaria, no takie może nie w pełni zawodowe te ligi, trochę gdzieś tam na uboczy tych największych lig europejskich, no ale to będzie różny i ciekawy styl gry. No na pewno, tutaj też bym broń Boże nie ujmował nikomu, że nie odważyłbym się powiedzieć, że tam portugalska liga, czy nawet ta szwajcarska, to może być tak tylko z nazwy, że to będą słabsze zespoły. Nie zapominajmy najważniejsze rzeczy, że nikt w pucharach nie gra z przypadku i tam naprawdę są zespoły już na najwyższym poziomie. Tak jak wspomniałeś, izraelska bardzo, bardzo, bardzo szybka koszykówka oparta na grze indywidualnej. Węgierska liga bardzo poszła, uważam, do przodu, w szczególności 2-3 lata ostatnie, bardzo dobrzy gracze. Pojawiło się tam po prostu dużo, dużo więcej pieniędzy w tej lidze i dużo, dużo ciekawszych graczy, co za czym idzie poziom ligi, poszedł bardzo do góry. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe granie przed nami. Torin Green, on spędził kilka sezonów w Izraelu, przed chwilą z nim rozmawiałem, zapytałem go właśnie o zespół Ironii Nesa z Jona, powiedział, że zawsze solidny zespół, a z kolei w węgierskiej drużynie, z tego co już zobaczyliśmy, kontrakt ma podpisany Angelo Warner, amerykański gracz na pozycjach 1-2, którego ty oglądałeś mocno i przymierzałeś do tej naszej tegorocznej drużyny, a rok temu też przyglądał się temu graczowi Jacek Winnicki. No tak, tak, z tego co już było, Angelo właśnie tam jest w na Węgrzech, a zobaczymy, będzie można się sprawdzić. Na pewno też sporo nam w takim scoutingu czy researchu, jeżeli chodzi o izraelską drużynę, też pomoże nam Wiktor, bo nie ukrywajmy, że też był tam w lidze i na pewno zna danych graczy, także będziemy starać się dogłębniej z każdej strony, z każdego czerpać jak najwięcej informacji, żeby być bardzo dobrze przygotowani do spotkania. 4 drużyny w grupie C, 2 drużyny awansują do kolejnej rundy, rozegramy 6 spotkań, 3 u siebie, 3 na wyjeździe i teraz ten terminarz, tak? Bo od 11 października do 21 listopada, czyli to jest około 6 tygodni, czeka nas 13 ligowych spotkań i w Polsce i właśnie tych pucharowych, także ten okres będzie bardzo, bardzo gorący i intensywny. Sporo tego grania, naprawdę sporo tego grania, ale wiem jeszcze, jak będąc zawodnikiem, to po to się trenuje i każdy z nas chcemy rywalizować zawsze z tymi drużynami, czy to z przeciwnikami z innych drużyn, bo trening jest jedno, ale trenuje się po to właśnie, żeby grać, bo tam jest tak naprawdę ta większa adrenalina, większa żyłka rywalizacji i tak dalej, i tak dalej. Także ja już się nie mogę doczekać, bo to mówię, dla nas wszystkich wydaje mi się bardzo i organizacyjnie, i w ogóle, i sportowo bardzo duże wyzwanie, ale myślę, że tego się nie boimy, bo uważam, że do tego jesteśmy bardzo przygotowani i będzie okej.
I to jest świetna sprawa dla naszego klubu, jeżeli chodzi o rozwój, o to, żeby zaznaczać tą swoją obecność na tej europejskiej mapie koszykówki i też znakomita, wyborna rzecz dla naszego miasta, dla kibiców, dla promocji, popularyzacji Ostrowa Wielkopolskiego na tej arenie międzynarodowej. No jasne, no to co powiedziałeś, jeżeli chodzi o promocję, to nie można sobie wyobrazić nic lepszego. A nie dość, że gramy tutaj że tak się wyrażę, na naszym polskim podwórku, to jeszcze możemy wyjść w świat, wyjść na Europę i tam również się pokazać, czy to ze strony właśnie organizacji klubu, czy to z miasta, czy kibiców, a również i zespołów. Także dla nas wszystkich uważam, że to jest ogromna szansa i trzeba ją wykorzystać do maksimum, żeby dobrze się pokazać w Europie.